i sędzia ringowy zaprasza zawodników do ringu. W narożniku czerwonym Piotr, zimna woda z Zabrza, w narożniku niebieskim Mariusz Kaczmarczyk Stych. Za chwilę rozpoczęcie 11 walki. Przypomnę, że w dzisiejszym dniu tych walk jest 22, więc jesteśmy na półmetku. Sędzią głównym jest pan Jerzy Otto, lekarzem pan Janusz Wójcik. I rozpoczynamy kolejny pojedynek w kategorii juniorów. Thank you.
Wynik walki pomiędzy Piotrem Zimna Woda a Mariuszem Kaczmarczykiem. Na skutek SC, Kaczmarczyk Mariusz, wygrywa Mariusz Kaczmarczyk przez Przed nami walka numer 12. Kategorii 69 kg wystąpią Piotr Kamiński z Gliwic i Robert Bilik. I jeszcze przed nami dekoracja najlepszych zawodników w kategorii juniorów w wadze 57 kg. Dekorowany jest w tej chwili zwycięzca Bartłomiej Nowatkowski z Jawor Teamu. Miejsce drugie Mateusz Basza z Wisły Kraków, a miejsce trzecie Bartłomiej Konieczny z Guk Skarbo Gliwice i Bartłomiej Niemczyk z Szczuguna Mysłowice. Jest to dekoracja zwycięzców w kategorii 57 kg. Pamiątkowe zdjęcia. A tuż po tej dekoracji za kolejna walka w kategorii juniorów, waga 69 kg, przypominam, Piotr Kamiński i Robert Bilik. A jeszcze na naszych ekranach najlepsi w kategorii 57 kg. Przypomnę, miejsce pierwsze Bartłomiej Nowatkowski, Jawor Team. Miejsce drugie Mateusz Basza, Wisła Kraków. Miejsce trzecie Bartłomiej Konieczny, Guk Skarbo, Gliwice. A miejsce czwarte Szogun z Szoguna Mysłowice, Bartłomiej Niemczyk. W tej chwili widzimy zwycięzcę w kategorii 60 kg. Jest nim Jakub Bambuch z Ostrawy. Oj, przepraszam bardzo. Piotr Wójcik z Tych,
a Jakub Bambuch jest drugi. Jest to kategoria 60 kg, 2 do 1. Piotr Wójcik pokonał Jakuba Bambucha i to on jest zwycięzcą turnieju w tej kategorii wagowej, w kategorii wiekowej junior.